z chrześcijaństwa, proszę Państwa, można zrobić moralizm. Ja słyszałem tylko moralizm, że do nieba pójdą dobrzy, czyli ja nie. Bo ja nie jestem, ja nie byłem, ani nie jestem dobry, ani dobry nie byłem. Nigdy. Nie będę teraz wyliczał grzechy, ale bardzo chętnie mogę powiedzieć wszystkie. Ale proszę Państwa, chodziłem, tak, zmagałem się z nimi. Chodziłem do spowiedzi, udzielano mi rozgrzeszenia, ale ja do tych grzechów wracałem i słyszałem, że Pan Bóg za dobre wynagradza, tak, a złe karze. No to mnie skaże, rozumiecie? Ponieważ jestem zły. Przynajmniej Pan Bóg dał mi to światło, że widziałem, że ja jestem zły. Czyli ja nie pasuję do tego tutaj towarzystwa, które siedzi w ławkach i konsumuje tą religijność. Nie pasuję. Czyli powiedziałem, co ja tu robię, skoro jestem zły. Bóg nie kocha złego. Bóg stoi z pałą i chce mi przywalić. Rozumiecie? Chodzi o obraz Boga. I rozumiecie, że coś za coś. O, i ciągle to słyszę. Trzeba sobie zasłużyć. Musimy. I tak te kazania głoszą, tak. I na końcu tak mówią. I obyśmy zasłużyli sobie na niebo. Czym ja mam zasłużyć? Tymi wszystkimi, tymi, co wczoraj, co robiłem, te rzeczy, te grzechy. Jak zasłużyć mam? Co ja mam mu do dodania? Co? I tak sobie mówię, to nie jest miejsce dla mnie. To ja się pomyliłem jakoś chyba. Tu. I ja od takiego kościoła po prostu odszedłem. Ja zostałem punkiem. Po prostu. To, co ja miałem do powiedzenia tym, to było coś takiego. O tak. O. O. To mogę pokazać. Ale to jest moje życie. Tak właśnie ono wyglądało. I to mogłeś puścić ten zespół Siekiera, w którym ja byłem kiedyś wokalistą. Założyliśmy sobie zespół Siekiera, taka nazwa. I w historii polskiej muzyki ten zespół do dzisiaj uważany, że to jest najbardziej agresywny i brutalny zespół w historii polskiego rocka. Ja byłem jego wokalistą, byłem straszny. Ale słuchajcie, ja tęskniłem za Bogiem, bo Bóg się interesuje mną. Tak jak każdym tu, co siedzi się, Bóg interesuje. I mną się też zainteresował. I ja, znajomy zaprosił mnie na katechezy i ja na nie poszedłem. Poszedłem i tam po raz pierwszy w życiu usłyszałem coś takiego, że Bóg ciebie kocha. Ja mówię, co? Mnie? Mnie kocha? Przecież on kocha dobrych, tak? A on nie mówi, Bóg i Chrystus kocha ciebie i pokazuje na mnie. Ale ja mówię, ja jestem przecież zły. A on, i zrozumiałem, co oznacza dobra nowina, a nie zła nowina. Ponieważ przez 30 lat w kościele słyszałem złą nowinę. Mam to jeszcze głośniej powiedzieć? A usłyszałem dobrą. Na czym ona polega? Że Bóg kocha złego. To usłyszałem. Czyli kogo? Mnie. Mnie ktoś pokochał. Na to czekałem całe życie, żeby to usłyszeć. Nikt mi tego nie mówił. Dlaczego przez 30 lat pytam się? Nikt mi tego nie mówił. Nie słyszałem nigdy, że Bóg ciebie kocha. Że Chrystus oddał życie za ciebie. O, konkretnie. Tylko nie takie jakieś księżowskie gadanie takie, z którego nikt nie chce go słuchać. Słuchajcie, mówię to w ten sposób, bo dla mnie to są sprawy życia i śmierci. Mogę to w ogóle wyjść stąd. Nie mówić tego. Ale powiem to, bo to jest sprawa każdego z nas, każdy tutaj siedzi, naszego zbawienia.
że słuchajcie, Chrystus w Kościele został zasłonięty w ogóle. W ogóle go nie widać, tylko widać te przykazania. To jak to kardynał by powiedział, niewola prawa, tak to się nazywa. Niewola, niewolnik. I ja usłyszałem, że kogo on kocha? Złego. Czyli mnie ktoś pokochał. Słuchajcie, ja myślałem, że do tej pory chrześcijaństwo to polega na tym, wiecie, o tak, 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 tak sobie też myślałem, że jak życie człowieka jest ciężkie, no naprawdę, życie, człowiek idzie i tak ciągnie taki za sobą taki wóz z kamieniami. To wiecie, co myślałem, czym jest chrześcijaństwo? To jest, że Bóg jeszcze do tego wozu jeszcze kamieni takich nawrzuca, żeby jeszcze ciężej. A Chrystus mi powiedział coś takiego, jak ja szedłem z tym. Powiedział tak, Tomek, rzuć ten wóz w cholerę. Po prostu. To, bo Kościół ma mówić dobrą nowinę ubogim. Ubogim, grzesznym, złym. Bo my na to czekamy. Czekałem na to 30 lat, żeby to usłyszeć. I po 30 latach usłyszałem, że Bóg interesuje się mną. Jestem kochany. On za mną tęskni. Chce się ze mną spotkać. I słuchajcie, ja wam powiem tak, to wszystko zmienia. Ta świadomość zmienia wszystko. To, że jesteś kochany. I słuchajcie, to jest coś takiego, bo ktoś może powiedzieć, i co się w twoim życiu zmieniło? To ja powiem. To jest tak, słuchajcie, jakby ktoś zapalił wielkie światło w ciemności. Naród kroczący w ciemnościach zobaczył, co? Światłość wielką. Ja, ciemność całkowita. Żebyście zobaczyli ten zespół Siekiera. Zobaczył, to miałem do powiedzenia światu. Ja, ten, zobaczyłem światłość wielką. Zobaczyłem to, że nie jestem, rozumiecie, a jak się widzi światłość, bo całe życie moje było ciemnością. Żyłem w całkowitej ciemności. I zobaczyłem wielką światłość. Zobaczyłem Chrystusa. On jest tą światłością. Ja, zły grzesznik, potworny grzesznik, bo ktoś może powiedzieć, no i co, teraz Pan jest dobry. Jestem jeszcze gorszy niż byłem. Tak, jestem jeszcze gorszy. Ale On mnie kocha. I to zmienia wszystko. Rozumiecie? Na odwrót. Wszystko jest na odwrót. Można żyć. I co? Można kochać. Jeżeli on kocha mnie, to ja mogę kochać drugiego. Rozumiecie? O, co się zmieniło? Mogę kochać. Mogę kochać swoją żonę. Nie siebie. Niewolnik kocha tylko siebie. Bo musi się starać, musi bronić swojego życia. Nie muszę już bronić tak kurczowo swojego życia kiedyś. Mogę się dać. Mogę kochać, bo jestem kochany. Rozumiecie to? Jestem kochany, to mogę kochać. Jesteś kochany przez Boga. Ty też. Wszyscy. I słuchajcie, dzięki temu my możemy kochać drugiego. Możemy kochać tego, który nam nie pasuje, tego wroga, wszystkich. Bo Chrystus jest z nami. I to wszystko już chyba, co miałem do powiedzenia. Bo kocham moją żonę, zacząłem ją kochać naprawdę. O tak mogę powiedzieć. Kiedyś kochałem siebie, a teraz powoli zaczynam ją kochać naprawdę. Bo jakie ja mogę dać świadectwo? Jestem mężem, mam żonę na co dzień. I zaczynamy ją naprawdę kochać i te dzieci, nie? Bo to jest to, co Jeremiasz powiedział. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ja się pozwoliłem uwieść i teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. O tak, cieszę się, że mogłem tu powiedzieć parę słów. Przepraszam, jak kogoś obraziłem, ale to wszystko. A teraz Tomasz Budzyński w kolejnej odsłonie w zespole Armia. Z koncertu z roku 1991 w Jarocinie, na którym miałem okazję być.
Cześć!